Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na druidzie i tak naprawdę no pamiętamy, że ostatnio nie ruszaliśmy w ogóle tornada, ponieważ nie mieliśmy miejsca. Mamy tutaj też 2-13 piętra do ewentualnego przeklikania, zobaczymy czy to się uda. No i będziemy to sobie próbować dzisiaj robić. Tak jak mówiłem, no troszeczkę miejsca się zwolniło. Tu jeszcze mamy jakieś tanie rzeczy, to możemy je w zasadzie sobie po prostu rozmontować. Tu jeszcze coś do kibla wrzucę i tak dalej, i tak dalej. A nie, już dzisiaj wrzucałem do kibla, dobra, to nieważne. W każdym razie, no, zobaczymy jak to pójdzie. Zanim jednak zaczniemy, to tak. Po pierwsze, zostawcie kciuka w górę. Fajnie by było, jakbyśmy znowu dobili około tam powiedzmy 250-300 łapek. Ostatnio często się to udaje i no macie teraz chwilkę, żeby zjechać na dół i tego kciuka w górę zostawić. Druga sprawa to dzisiaj o 19:00. Za 15:19 w zasadzie odpalimy sobie znowu streamka na Twitchu, także kogo jeszcze nie ma, to może sobie wbić w link z opisu, tak naprawdę z przypiętego komentarza. No i zafollowować tam ten kanał na Twitchu, żeby wiedzieć kiedy streamki będą. Teraz będę się starał prawie codziennie wieczorem odpalać. Gramy sobie w Shakesa, gramy sobie tam w takie kulki. Kto siedzi na streamach, to pewnie wie o co chodzi. Taka interakcja z czatem powiedzmy i tak dalej, więc oczywiście zapraszam. Co więcej, no i tyle tak naprawdę, z takich ogłoszeń to tyle. Aha, no i tak naprawdę najważniejsze, jak widzicie, no mamy poniedziałek i mamy weekend expa cały czas aktywny. Jest to oczywiście błąd, jest to błąd ze strony twórców gry, dla mnie dziwny, no bo jednak jak się coś zmienia w eventach, to powinno się, chyba długość trwania tego eventu to jest taka rzecz, którą powinno się przede wszystkim sprawdzać, czy wszystko jest ok, ale już wczoraj wiedziałem, że coś będzie nie tak, dlatego że dużo osób z serwerów japońskich, gdzie tam jest czas jakby do przodu, gdzie już u nich był nowy dzień, to cały czas ten event trwał, więc zakładałem, że u nas będzie tak samo. No i tak, u nas będzie tak samo, więc jest w zasadzie tak samo. Z tego co wiem, no już zostanie to naprawione. Dzisiaj o północy ten event zostanie wyłączony, ale żeby jakby żaden gracz nie czuł się, że tak powiem, poszkodowany. No bo jednak wiadomo, no nie każdy od razu o północy wskoczył na grę i zaczął tam przeklikiwać misję, żeby jeszcze na ten event expa się załapać. A na przykład rano, jeżeli kogoś by nie było, a oni by to wyłączyli, no to już wiadomo, że ta osoba byłaby stratna, jakby dopiero załóżmy wbiła na grę dzisiaj po południu, gdzie by już to naprawili, więc dzisiaj o północy event się wyłączy, ale przez cały dzień jeszcze można z niego na spokojnie korzystać, żeby nikt nie był po prostu stratny. Także no co, taki psikus, taki błąd, oczywiście nie jest to żadne zamierzony cel, nie jest to nic w tym wypadku, bo wiele osób pisało, że o, może nowe eventy to będą trwały dłużej, no nie, jest to po prostu błąd, dość śmieszny błąd, no ale git, nie no. Dla mnie, tak jak mówię, to jest dziwne, ale z drugiej strony, no dla innych graczy jest to naprawdę w porządku, no bo jednak dzięki temu, no mają dzień expa dłużej, nie? W sensie, no dla mnie też jest to w porządku, bo ja też to wykorzystałem, nie będę mówił, że nie. Także no po prostu dzień dodatkowego expa jeden dłuższy. Jeden dłużej w zasadzie. Dobra, chyba lecimy, tak tutaj zerkam, czy wszystko się nagrywa, wszystko jest git z tego co widzę, także chyba zaczynamy sobie lecieć po prostu w lożki. Tu jeszcze możemy rozmontować te dwie rzeczy, tutaj mam jakieś epiki, tu mam za 2,5 miliona, to w zasadzie mogę sprzedać ewentualnie, jeżeli byłaby taka konieczność. Co dzisiaj chcę w ogóle wiedźma? Dzisiaj chcę klaty, tu mamy jakieś epiki do kibla, no ja miałem dzisiaj misję dnia, żeby wrzucić coś do kibla i dlatego właśnie to zrobiłem, no bo wiadomo, misje dnia też mi dały dodatkowego expa, ale dobra, lecimy. Przede wszystkim portal, który tak naprawdę wydaje mi się, że już dzisiaj machniemy. Wczoraj na streamku zbiliśmy mu dość sporo. Myślałem, że go wczoraj już pokonamy, no ale niestety nie udało się. No i wydaje mi się, że dzisiaj już bez problemu powinien ten portal paść. Na pewno przed lochami będzie to wyglądać spoko, żeby po prostu ten dodatkowy procencik mieć, nie? Do tego HP. Dobra, no tu jakiś ładny krytyk, tutaj jeszcze unik z jego strony, ale no dokładnie, bez problemu. Plus 1%, minus 358 tysięcy i jak najbardziej git. Czapeczkę mam taką śmieszną, może się wiele osób zastanawiać dlaczego. Odkąd mi poprawili ten awatar, czyli że jest on bardziej na środku, no to maska ta taka normalna, która tak naprawdę pasowała bardzo fajnie, zresztą mogę wam to w sumie pokazać. To była bodajże ta maska, nie? Nie, ta, dokładnie. Teraz się tu przelogujemy, żeby się awatarek ustawił. No widzicie, no teraz już nie pasuje tak idealnie, jak pasowała wcześniej, dlatego że awatar jest bardziej w prawo. Także postanowiłem, że sobie pokombinuję z tymi maskami. No i zauważyłem, że maska właśnie mrocznego elfa, tylko że płci żeńskiej, jest jako taka, można powiedzieć, jako taka właśnie czapeczka, dlatego że ona jest na górze, nie? No i taką sobie postanowiłem ustawić. Dużo osób mnie pyta, czemu tak to wygląda. No tak, nie? Tak po prostu się ustawia na moim awatarze, także niech sobie będzie. Dobra, lecimy. Lecimy do 13 piętra przede wszystkim. Najpierw tutaj popróbujemy. No mamy tą maskę zwiadowcy, więc jest git. To jest wojownik, także no zobaczymy,
jak to pójdzie. No powinniśmy w teorii go pokonać, ale wiadomo, różnie to bywa. No tutaj muszą uniki z naszej strony siąść, musi nam troszeczkę się przyfarcić, żeby faktycznie tego czterorękiego Petera pokonać. No tam są jakieś próby, nie? Z 85 milionów mamy nawet 22 i tak dalej. No zobaczymy, troszeczkę go tu poklikamy, troszeczkę popróbujemy. Możecie napisać w komentarzu, jak tam u was z eventem expa. No naprawdę spoko, nie? Wiadomo, że tego expa o wiele więcej się dostało aniżeli w taki normalny event expa, dlatego, że no jeszcze z akademii był podwójny, z misji dnia potrafiliśmy dostać po 20 milionów expa, nie? Więc no na przykład przez 3 dni no to jest 60 milionów expa. Także no to jest całkiem sporo. No i wydaje mi się, że taki evencik na plus, nie? Na pewno też wiadomo, ja na wysokich poziomach wbijałem level przez te 3 dni robiąc misję na expa, a co dopiero na takich niższych poziomach, to na pewno tych leveli nawet jeszcze więcej, żeście sobie wbili. Także no tak jak mówię, no taki evencik jak najbardziej podoba nam się, nie? Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, jak tutaj ten czteroręki Peter. No w zasadzie nie wiem, czy nie lepiej by było. O dobra, nieważne, miałem mówić, że nie wiem, czy nie lepiej by było zacząć od Tornada, bo jednak mimo wszystko Tornado na pewno będzie o wiele łatwiej padało. No ale dobra, tu w ogóle jakaś jest straszna fala, że nie klikajcie w ten link ani nic takiego nie róbcie, bo ta sama osoba napisała do wielu osób na wielu serwerach i tak dalej. To jest wiadomo, jakieś oszustwo i tak dalej. Kto wie, ten wie. W sensie, kto wie, że to jest oszustwo, ten na pewno wie o tym, ale młodsze osoby mogą nie wiedzieć, mogą klikać jakieś tam głupoty, to nie klikajcie, na wszelki wypadek nie klikajcie, w takie linki się nigdy nie klika. Dobra, mamy czterorękiego Petera, którego sobie tutaj zobaczymy, jak ta walka przebiegała. No bo jednak no tutaj na pewno sporo uników musiało pójść z naszej strony, także ale git, no w miarę szybko go pokonaliśmy, więc to też jest na pewno na plus. No zobaczcie, jaki hit z jego strony, 58 prawie milionów, gdzie my w ogóle nie, że to nawet nie był krytyczny cios, nie? Tutaj jeszcze mu zostało 1 600 000, no ale tak jak mówiłem, uniki z naszej strony, no i 300 milionów expa i jak najbardziej wpadło. Tu mamy no kolejny pasek za dyszkę, także jak najbardziej go sobie odrzucimy, no bo jednak wydaje mi się, że go trzeba sprzedać do wiedźmy po prostu, nie? Dobra, no i mamy kolejnego. Kolejny to jest zwiadowca. No tutaj też to nie będzie wcale chyba takie proste. Nie wiem, czy nie... No nie wiem, no zobaczcie, no ten zwiadowca praktycznie w ogóle tutaj mu HP nie zbijamy, bo on, no wiadomo, robił uniki tak samo, ale Konop go pokonał, Konop go jakimś cudem pokonał, nie mam pojęcia jak, znaczy no mam pojęcie, no pewnie tam tysiące grzybów i po w końcu siadła próba, gdzie zrobił 20 uników, no to oczywiście zaokrąglam, ale wiadomo o co chodzi. W każdym razie no troszeczkę go tutaj popróbujemy, to nie jest wcale takie głupie, żeby spróbować, no bo my też tutaj tymi unikami możemy zaskoczyć, nie? Tak jak no zresztą sami widzicie, każda próba to jest tam zbijanie. O, tam na przykład było 9 milionów HP. No i widzicie, i na przykład taka próba, jeden dosłownie krytyk więcej i ten 19 też padnie. Więc no nie jest to takie głupie, żeby trochę na niego tutaj grzybów wydać, żeby popróbować go faktycznie pokonać. 300 milionów expa piechotą nie chodzi, jak to mówią, no a później już mamy tego 20, który jest magiem, no i z nim to już będziemy, na nim w zasadzie to już będziemy bardzo, bardzo długo stać. Więc tak jak mówię, o, no i właśnie o tym mówiłem. Kurde, ale to było prostsze niż myślałem, szczerze mówiąc. To było prostsze niż myślałem. No i dobra, artysta znany dawniej jako Andres. Zobaczymy, jak ta walka przebiegała. No jestem zaskoczony, że to tak szybko padło. Jestem dość mocno zaskoczony. Możecie tutaj policzyć, ile uników zrobiliśmy, bo to też jestem w sumie ciekaw. Tutaj chyba on nas ani razu nie drasnął. Chyba tak, bo on nas chyba ma na hita, z tego co wiem. No właśnie, no i tak wyglądała ta walka, tak więc sorki, że w ogóle tak zerkam często dość na drugi monitor, ale tak ciągle sprawdzam, czy wszystko jest ok w kamerce. Też niedawno wstałem, więc mogę być trochę nierozgarnięty, no ale tak jak mówię, no troszkę tu zerkam, żeby kontrolować, czy wszystko jest git. W każdym razie, no zobaczcie, że ani razu nas nie drasnął, a tak jak mówię, no mogłem w sumie zobaczyć jakąś walkę, którą przegraliśmy, bo on chyba nas miał na hita, o ile się nie mylę. No w sumie tak, bo skoro wojownik nam zabierał praktycznie całe HP zwykłym ciosem, to zwiadowca tym bardziej, nie? Dobra, no i mamy kolejny tutaj pasek za dyszkę. Już sporo tych pasków się uzbierało. Wiecie co, może je tutaj weźmiemy sobie na górę, natomiast to weźmiemy tak. No i tą broń ewentualnie sobie sprzedamy, jeżeli nie będziemy mieli miejsca. Aha, ten przedmiot już był w toalecie. A dobra, to ja to wrzuciłem, okej, okay, to możemy od razu sobie zrobić zmianę wyglądu, tylko na którą, na tą.
i sobie go od razu wrzucimy tutaj. Akurat mamy jedno miejsce do rozmontowania. Tą broń to w sumie od razu mogę sprzedać. Dobra, i git. Troszkę nam się miejsca zrobiło. No i okej, okay, fajnie, fajnie, że te dwa 13 piętra padły. No teraz mamy już tego maga, który no przez długi okres czasu nie będzie do zabicia. Zresztą jak sami widzicie, no tutaj nawet, no tu musimy ustać dwa strzały po prostu, nie? W sumie na tym magu nie będzie głupio, żeby go robić na masce wojownika, dlatego że wojownik ma więcej HP i jest większa szansa, że on ustoi te dwa strzały, a wiadomo, że wojownik jak walnie dwa kryty, to nawet z takiego maga nic nie zostanie, no ale to i tak nie jest jeszcze ten etap, nie? To o wiele później pewnie się uda go pokonać. Dobra, no na razie chyba nic nie próbujemy. Tutaj tego maga jestem ciekaw, bo szczerze mówiąc wczoraj widziałem, że Son go pokonał. No Son jest magiem, więc wiadomo, że na magów ma łatwiej, aniżeli my tutaj, no ale w sumie możemy delikatnie popróbować, bo powiem wam, że chciałbym to w miarę zgrać, żeby tutaj, jeżeli chodzi o te pupile, to żeby sobie, tu w ogóle nie robię walk, bo to zostałem na streamka, natomiast żeby sobie tak w miarę zgrać, że jak Drowira dobije do 200, to tutaj już tego Posejdonga, żeby zacząć karmić. No i w zasadzie wydaje mi się, że 19 powinien paść tam w miarę łatwo, 20 to jest zwiadowca, więc też chyba nam padnie jakoś w miarę, powiedzmy, łatwo. Natomiast no jeżeli chodzi o tego maga, no to tutaj no jeszcze nam, jak widzicie, troszkę niestety brakuje, no że praktycznie mu nie zbijamy więcej niż pół HP. Także dobra, no chyba nie ma co. Na pewno Konop tam dla nas przetestuje ten loszek i na pewno będziemy wiedzieć, kiedy już możemy go pokonać po prostu, nie? Dobra, no i lecimy tutaj, poczekajcie, maska zwiadowcy jest, to jest jakiś wojownik, tu wygląda jakby on miał, jakbyśmy mieli z nim problemy, no ale wydaje mi się, że nie powinniśmy, dokładnie, padło, no i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. No miejsca nie mamy wcale tam jakiejś wybitnej ilości, no na pewno ten 375 level chciałbym dobić. Przepraszam, no ale zobaczymy, jak to pójdzie, no może się uda coś więcej. No do Konopa w tym momencie około 50 tornad tracimy, więc to jest tak naprawdę, no to jest tak powiedzmy level i, czy ja dobrze liczę? Tak, no level i tam 400 milionów expa, coś takiego, level i 1/3 levela, no coś w tym stylu, nie? No ale dobra, no zobaczymy, jak to pójdzie. Okej, okay, mamy jakiegoś leprykana. Kto to jest w ogóle? To jest tak samo wojownik znowu. No powiem wam, że myślałem, że to tornadko będzie sprawniej szło, no bo jednak tutaj ta runa, sami widzicie, że w lochach robi robotę, no ale mimo wszystko nie jest to wcale takie proste. No bo jednak wojownicy to są wojownicy, nie? Oni tutaj blokują. Ale okej, no lecimy dalej, próbujemy. No tak jak mówię, ten 375 level na pewno bym chciał dobić, a dalej to się zobaczy, jak to nam pójdzie. No tutaj głównie się rozchodzi o miejsce, nie? No bo wydaje mi się, że jakbyśmy mieli pełny ekwipunek wolny, no to jednak mimo wszystko, o dobra, pokonany. Coś tam się zbugowało z grafiką. To jest kolejny wojownik też pokonany. No i teraz mamy maga, też go powinniśmy w miarę szybko kliknąć. Tak jak mówię, no jeżeli byśmy mieli te miejsce w ekwipunku puste, to raczej byśmy już starali się dobić do tego samego tornada, które ma Konop, ale że tam wiadomo, nie chcę tracić golda i tak dalej. W sumie tego golda mam sporo, tutaj na szybko przeklikiwałem w nocy awkę, zresztą to co mówiłem na początku, że przeklikiwałem, żeby tutaj jakby czasem wyłączyli ten event, no to żeby nie być poszkodowanym. To jest w teorii, niby się tak nie powinno robić, bo to jest w teorii oczywiście wykorzystywanie błędów gry, tam bugów i tak dalej, no ale nie oszukujmy się, i tak nikt to, jeżeli by miała taka miejsce sytuacja, że ktoś tam by to zrobił od razu po północy, oni by to wyłączyli tam nad ranem powiedzmy, no to nie oszukujmy się, że ta osoba, która to zrobiła, i tak by bana nie dostała, a byłaby do przodu z expem, więc no po prostu bez sensu, no ale koniec końców i tak powiedzieli, że specjalnie zrobili do końca dnia, żeby właśnie każdy sobie mógł na spokojnie z tego skorzystać, żeby nie było właśnie takich sytuacji, że ktoś wykorzystał w nocy, jest do przodu nad tą osobą, która wykorzysta tam po południu dzisiaj, nie? Więc tak to wygląda, no ale tak jak mówię, no ja już tutaj po północy tak samo sobie przeklikałem na szybko, żeby to było z głowy, okej. No jest kolejny wojownik, 60 tysięcy siły, więc sporo. No i tutaj ile nam w ogóle brakuje? No brakuje nam jeszcze sporo, no chyba w zasadzie 4 przeciwników nam brakuje, żeby wbić ten level, także no tak jak mówię, no jest to dość dużo. No ale okej, no zobaczymy, jak to pójdzie. Wcale to nie idzie tak, jak bym myślał, że pójdzie. Myślałem, że z 20-30 tornad to my zrobimy po prostu tak od strzała. A tutaj widzicie, że no jednak ci wojownicy nas delikatnie, bo delikatnie blokują. Dajcie znać, czy w ogóle u was też jest taka śnieżyca. Kurde, powiem wam, od wczoraj. No dobra, tutaj padło znowu. Czy my coś mamy w ogóle tańszego, tak swoją drogą? To jest za dychę, to jest za piątkę, więc ewentualnie to sprzedamy. Natomiast tutaj cała reszta z tego, co widzę, jest droga.
Więc okej, zrobimy to tak. Ten będzie na wszelki wypadek do sprzedania, no ale okej, nieważne. Od wczoraj po prostu tak sypie śnieg, bez przerwy. Oprócz tego jest strasznie wiatr taki zimny, w sensie wiatr zimny, po prostu wiatr. Dobra, dobiliśmy level. Po prostu wiatr, no i tam patrzyłem, na przykład temperatura jak minus 8 jest, to wiatr sprawia, że zamiast minus 8 to jest odczuwalna minus 16. Także no to też dużo, ale tak jak mówię... Po prostu, no tragedia, nie tragedia. Teraz też nagrałem ten odcinek i będę leciał odśnieżać, bo powiem wam, że tragicznie, no zasypało prawie po kolana u mnie, ale nie ma co się dziwić. No wczoraj od godziny mniej więcej 14 sypało i sypie do tej pory i teraz widzę, że za oknem sypie cały czas, więc no dziwna sprawa, ale wiedziałem, prognoza w sumie mówiła, że tak będzie, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Jeszcze najgorszy jest ten wiatr, bo oprócz tego, że jest zimno, to jeszcze przez ten wiatr jakby ten śnieg, wiecie, na taras mi wsypuje i tak dalej, i tak dalej. Więc no słaba opcja, no ale nic, no trzeba to będzie iść ogarnąć, dlatego właśnie też chcę nagrać sobie z rana ten odcineczek, żebyście już mieli na 16, no a potem sobie polecieć i poogarniać. Dobra, no już tutaj nie mamy miejsca, tu mamy rękawice, zadyszkę, więc musimy je wziąć tak, tu w ogóle mamy coś tańszego. To możemy w zasadzie sprzedać. No i tak się zastanawiam, bo broni mi szkoda sprzedawać, bo wiadomo, że to jest mimo wszystko dodatkowy surowiec do kowala. Natomiast no wydaje mi się, że może to i to jest w sumie też tanie, może to posprzedajemy. No i jeszcze tak powiedzmy z dwa sloty sobie będziemy chcieli zapełnić. Dobra, tu mi nic nie wypadło, tu mi wypadła jakaś broń. Za szósteczkę, no to jak najbardziej już ją możemy zostawić. Cyk, no i jeszcze jeden itemek dosłownie, chyba że to będzie klata, no bo wtedy jakby tą klatę sobie od razu oddamy do wiedźmy. No i będziemy kończyć, nie? Będziemy kończyć, wbiliśmy level, zrobiliśmy tak naprawdę 2-13 piętra, także jestem bardzo, bardzo zadowolony. Troszeczkę tornada też mamy do przodu. Na następnym odcinku już chyba będziemy chcieli to tornado dociskać, tylko no wiadomo, minie trochę czasu znowu, no bo jednak jakby nie było, potrzebujemy miejsca, nie? Potrzebujemy miejsca i tyle. Poczekajcie, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o manekina? No manekin jest tutaj cały zabarykadowany, powiedzmy, w sensie zabarykadowany, załadowany bardziej epikami, no bo to jednak jest takie, wiecie, na czarną godzinę, jakbym już nie miał żadnego epika w ekwipunku, no to z manekina sobie będę brał, także jego tam nie będziemy ruszać, no ale dobra, no zobaczymy, czy Piotr Pan jeszcze uda się go pokonać, czy też nie. No on już tutaj ma 61 tysięcy siły, więc ponad 1000 więcej niż jego poprzednicy, poprzedni wojownicy bardziej, no ale zobaczymy, nie, no jego też powinniśmy pokonać tutaj prędzej czy później, po większej ilości, czy też po mniejszej ilości prób, no ale wiadomo, no różnie z tym bywa. No 375 level, powiem wam, że zbliżamy się do tego 400 na tym druidzie, strasznie to szybko leci, strasznie to szybko leci, mam wrażenie, tak jak mówię, no coraz to każdy serwer, o dobra, padło, każdy serwer to szybciej to idzie, no za 6 milionów to chyba możemy jak najbardziej już zostawić. Każdy serwer jakby przyspiesza coraz szybciej, te lochy zobaczcie, że padają na coraz szybciej i tak dalej, także śmieszna sytuacja, ale z drugiej strony też ten serwer wychodził pod koniec września, czyli mamy październik, listopad, grudzień, styczeń, no czyli już ponad 4 miesiące tak naprawdę ten serwer ma, także no też już jakby nie było sporo, no ale powiedzmy zgaduję, że w około pół roku ten 400 wbijemy, mniej więcej, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że coś koło tego, także i tak to będzie bardzo, bardzo fajny wynik, no i kiedyś 400 się wbijało, nie wiem, latami, a teraz pół roku się wbija ten 400, no to sami widzicie, jak ta gra teraz wygląda. Dobra, wydaje mi się, że to by było na tyle. Lożki wam tutaj pokazałem, te dwa najciekawsze. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to możecie zostawić kciuka w górę standardowo. Pamiętajcie wbić dzisiaj na Twitcha o 19, bo będziemy sobie streamować. Wbijajcie na Discorda dla widzów, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i dziękuję wam za oglądanie, za uwagę. Trzymajcie się i chyba tyle. Trzymajcie się i cześć!